z Ewangelii według świętego Jana. Jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chrystus jest darem dla nas. To wciąż sobie uświadamiamy na nowo. Teraz, w Wielkim Poście, na nowo odkrywamy, że Bóg nas miłuje, dając nam najcenniejszy dar swojego Syna. A Chrystus w swojej ofierze za nas, w krzyżu, pokazuje, jak nas umiłował. On pragnie, byśmy mieli życie, byśmy żyli naprawdę. Bóg pragnie, by nikt z nas nie zginął. Biedny jest człowiek, który nie wierzy i odrzuca miłość Pana lub krąży po bezdrożach. Takie życie to błądzenie w ciemności. Wiara to łaska, ale ona też rozświetla nasze drogi, daje szczęście, prawdziwą radość. Iluż ludzi doświadcza tego światła, które Pan daje w łasce wiary. Iluż ludzi zaświadcza, że ich nawrócenie stało się drogą powrotu do radości i pokoju serca. Czyż nie jest tak i w naszym życiu? Wielki Post jest właśnie taką drogą do światła i my możemy nią podążać, jeśli odsłonimy przed Bogiem nasze wnętrza. Bóg nas kocha, więc pomoże nam swoją obecnością, da nam światło i życie. Zwracajmy się tylko do Niego. Z Maryją jesteśmy zaproszeni, by być naprawdę blisko Pana. Stańmy przy Nim, przy Jezusie wywyższonym na drzewie. Podnieśmy głowy, powiedzmy Panu, że chcemy z Niego czerpać siły do służby, do dawania siebie. Różaniec dzisiaj niech będzie wołaniem o dobre owoce rekolekcji wielkopostnych w naszych parafiach, w całej naszej Ojczyźnie, w całym Świętym Kościele. Dziesiątek różańca za tych, którzy głoszą i słuchają nauk rekolekcyjnych w Wielkim Poście. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej.
dzień śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.